Dzień dobry, dzień dobry, witamy. Cześć, cześć, witamy. Ja nazywam się Krzysztof. Ja jestem Justyna. I chcielibyśmy się Wam przedstawić, kto tworzy ideę Biały Płotek i kto za tym stoi. Na początku tylko prosimy o wyrozumiałość, to jest nasz pierwszy filmik, więc na pewno nie będzie idealnie, może nam się plątać trochę język. Poza tym nie jesteśmy tak do końca przygotowani, co mamy mówić, więc będzie tak troszeczkę spontanicznie. Tak jest i będzie o nas, także zacznijmy od tego, czym się zajmujemy i jakie wykształcenie mamy. Ja jestem fizjoterapeutą i ukończyłem mnóstwo kursów dodatkowych typu terapia manualna i inne terapie. Ja też fizjoterapia plus dodatkowo szkoła kosmetyczna. Dodatkowych kursów robiłam również kilka, natomiast są to raczej takie rzeczy typu refleksologia stóp, nie w kierunku terapii manualnych, tak jak masz. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, że pracujemy już w hotelarstwie od ponad 14 lat. Zaczynaliśmy w zasadzie w Polsce w obiekcie trzygwiazdkowym, a później przenieśliśmy się do Austrii, oczywiście w poszukiwaniu lepszych zarobków. I od tamtego czasu udaje nam się pracować w Austrii. Na początku były to sezony, a teraz pracujemy praktycznie cały rok. Właśnie mieliśmy naszą małą pierwszą wpadkę, troszeczkę żeśmy się zacięli, ale zmontujemy tak, że nie będzie aż tak bardzo widać. Tak jest, montaż załatwi wszystko. Także powiedzmy, co lubimy. Na przykład zacznijmy od książek, żebyście nas lepiej poznali. Ja na przykład takie moje najlepsze książki to jest Hrabia Monte Cristo, Skazaniec Krzysztofa Spadły, lecz także książki o finansach, Inteligentny Inwestor, 4 tomy Tradera 21. I tutaj także Siła nawyków, też bardzo fajna książka, którą bardzo mocno polecam. Poza tym, obydwoje, oprócz tego, że lubimy czytać, co akurat ja zaraziłam męża czytaniem, lubimy też jeść, lubimy dobrą kuchnię, nic skomplikowanego, proste, ale smaczne, plus dodatkowo ja uwielbiam piec, więc u nas słodkości są jakby na poziomie dziennym. Oczywiście staramy się może jakby nie przesadzać z ilością cukru, dlatego tworzymy powoli też rzeczy, które są odrobinę zdrowsze, ale nam też słodkie. Natomiast cały czas to jedzenie jest u nas dosyć istotne. Tak, tak. Ja w szczególności lubię brownie, ciasto z kruszonką, tiramisu, no i te bułeczki te z drożdżami co pyk. A zresztą wszystko lubię. Bułki drożdżowe, serkiem mascarpone, owocami i kruszonką. To taki hit. Tak jest. Miejmy nadzieję, że będziecie mogli okazję ich doświadczyć. Poza tym obydwoje lubimy bardzo wędrować. Dlatego w miejscu, w którym zamierzamy się osiedlić, mamy zamiar stworzyć dużo tras wędrówkowych. Znaczy one już są. My mamy zamiar je troszeczkę jakby podpimpować, trochę złe słowo. Pooznaczać, tak żeby osoby, które do nas przyjeżdżają, doskonale wiedziały, gdzie iść, gdzie się udać, co zobaczyć. No i żeby się nie zgubić, czyli żeby wrócić z powrotem. Ale miało być no, o nas, a nie o miejsce. Także wracając jeszcze do nas, z takich ulubionych rzeczy, które my lubimy, ja lubię, uwielbiam pierogi. Oj, ruskie. Tak, tak, zgadza się. Pierogi ruskie, lecz mówię, jesteśmy fanatykami jedzenia, dlatego lubimy też ćwiczyć. Także to jest nasze też hobby i lubimy wstawać wcześniej. A takim chyba naszym największym hobby i pasją to jest nasza praca. Uwielbiamy gdzieś tam dla ludzi tworzyć coś i dlatego chcemy stworzyć tutaj ideę regeneracji. I mamy nadzieję, że troszeczkę inną niż wszystkie. Biały Płotek, pod nazwą Biały Płotek. A dlaczego nazwa Biały Płotek? Mamy nadzieję, że wyjaśnimy w następnym tutaj filmie. Kolejna dziura. Doszliśmy właśnie do wniosku, że mówienie o sobie wcale nie jest takie fajne. I jak tak człowiek musi z marszu powiedzieć, to ma się takie wrażenie, że się jakby no za dużo po prostu mówi o sobie. I trochę jesteśmy pewni, że w międzyczasie w tych filmikach, które będziemy dla Was nagrywać, na pewno będą wychodziły też różne cechy naszego charakteru i to, jacy jesteśmy na co dzień. Tymczasem chyba powoli będziemy kończyć. Tak, i chcielibyśmy chyba Was zaprosić do następnego filmu. Gdzie wyjaśnimy naszą ideę, koncepcję, ten projekt całej regeneracji, na czym będzie się opierał i o co będzie tam dokładnie w tym chodzić, bo będzie się opierał na kilku filarach, ale to zapraszamy. Myślę, że będzie nam łatwiej mówić o tym, co chcemy zrobić, niż o nas. Tak, tak, ale chyba najważniejsze rzeczy się dowiedzieliście, także zapraszamy Was do następnego filmu. Do usłyszenia. Do usłyszenia, hej!